Cześć, Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Heavy Rain. Tak, my tutaj z Madison idziemy do naszego kochasia, zobaczymy co on nam tu powie. No, siema. To witam w moim królestwie. A mojito masz? Wezmę to. Nie, ja tam broń miałam. Jaka muzyka, Bożesz ty mój. No. To pokaż mi, co potrafisz. Rozbierz się. Powoli. Ściągaj wszystko, mała. Ja bym tak ściągać nie chciała. Drink, coś napijemy? Mogę się czegoś napić? No wiesz, coś mocniejszego. Żeby przełamać lody. My już przełamaliśmy. No jakieś lody. Procenty, wiesz, stary. Zaraz będzie parno. Dawaj. Rób swoje, dziewczyno. Rozmowa. Może najpierw porozmawiamy? O nie, nie musimy rozmawiać, mała. Już się nagadałem. No, pokaż mi, co potrafisz. Ja potrafię 3% cashback na G2A i potem macie właśnie zwrot. Tak. Ale no. Zaszło nieporozumienie. A to nieporozumienie nie było właśnie. Słuchaj, link macie w opisie filmu. Ja pójdę. Nie gniewasz się? Może innym razem. A kiedyś ty to se tam wsadził? Rozumiemy się dobrze, skarbie. Mam dosyć marnowania czasu. Teraz albo nigdy, mała. A mnie się nigdy nie odmawia. Serio? Mamy jakieś myśli? Daj jakąś półmyśl chociaż. A mówiłeś, że to durny pomysł tu wchodzić, prawda? Masz. Sobie tu rozepnę, ale więcej nie licz. Lampa. Lampa. Gdyby tylko udało mi się ją chwycić. Już wiem. Kiedyś mówiliście, że lampa to jest najlepszy przyjaciel kobiety. I ja to dalej wyznaję. Panie, ty chcesz, żebym ja się tu rozbierała? Takie rzeczy to po ślubie nawet się nie robi. Żeś wymyślił. Moja ty dupeńko. Napatrzyłeś się? To sayonara. Tak się łoi gościom tyłki. Dajesz laska. Ha. Pięknie. Ja tam nie pytam, skąd ona taśmę wzięła, okej? Okay? Załóżmy, dobra, że miała. Scena druga. Teraz kochaś śpiewa. No co tak słabo? O, tak to się robi. Dzień dobry. Wezwiesz pomoc, to cię zabije. Łapiesz? Kurwa, czego chcesz? Wynajmujesz mieszkanie na Marble Street. Chcę wiedzieć po co. Jak ty masz piękne zdjęcia tu. Mieszkanie? Pojęcia nie mam, o czym ty mówisz. A chcesz jeszcze raz po ryju? Cholerna dziwko! Zabiję cię! Na razie to ja ciebie odkładam. Brak ci jaj, panienko. Ale niedługo się dowiesz, co znaczy mieć jaja. Nie wiem, kto się zaraz dowie. To ja mam broń. Pragnę zauważyć. Wszystko w porządku? Cichutko, zaraz wyjaśnimy sytuację. Nawet nie próbuj mi tu. Tak? Gdzie Paco? Przykro mi, ale nie może teraz podejść do drzwi. Jest uwiązany chwilowo. No i bardzo uwiązane. No. Łapie. Ach, ja ci mówię, jakiś ciebie inteligent. Kto by pomyślał? Dobrze, że ten tutaj nic nie próbował. No, tyle razy z tego poryju zdzieliłam, to chyba już woli nie ryzykować. No. No to go musiało boleć z tą brodą. Jeśli tak bardzo ci zależy na tych klejnotach, Paco, to lepiej zacznij gadać. Co robisz? Nie widzisz? Przestań! Aj nie! Zaczynam. No, jeszcze?
Powiedz, co masz powiedzieć. Nigdy nie byłem w tym mieszkaniu. A kto był? Dałem klucze jednemu gościowi. Mówił, że szuka lokalu. Miał kasę. Jak się facet nazywał? Nie pamiętam, jak się nazywał. Przysięgam. No, słucham. Shepard. Nazywał się John Shepard. Nic więcej nie wiem. Przysięgam. Bez ciebie. Mamy to. No proszę, nie było tak ciężko, prawda? Świetnie się bawiłam w naszym sam na sam. Ale pora na mnie. Do zobaczenia, kochasiu. Ja bym jeszcze ten ryj zakleiła dla pewności wychodząc, ale to ja. Dobra, wychodzimy z tego interesu. Nie, tam nie wracaj. Następnym razem pomyśli dwa razy, zanim zabierze jakąś laskę do siebie. Cóż. Pora się stąd wynosić. Głowa mi pęka. Ej, ja chciałam jeszcze o metodzie posłuchać. Nie wyszło. No nic, ale mamy to, po co przyszłyśmy. No, więc całkiem miło. O, a teraz Norman. Przyszedł tu, gdzie my. Przyszedłem do Paco. Paco? Nie ma tu żadnego Paco, koleś. No, ale poszłyśmy. Jesteś tego całkowicie pewien? O, ktoś speniał. Jest w swoim biurze. Tam, schodami na górę. Dobrze, że znowu przez ten chory tłum nie będę musiała się przyciskać. A, czy ja będę... Ty? Nie, tędy było koło szatni wejście, nie? Przestraszyłeś mnie. Nie słyszałem, jak wchodzisz. Jakaś szalona dziwka była tu dzisiaj po południu i wypytywała mnie o mieszkanie. Gdzie na się plątałam? Nie czekajcie. Wiem, co ty tam wyrabiasz i tam nie chcę jest wiedzieć. Wyjście schodami na górę. Ale co by to nie było? Zaczyna przyciągać uwagę. Zaraz, nie, wróć. Tu są toalety, my od toalet szliśmy. Słuchaj, tędy. Stary, obróć go. Wiem, że wyrwałeś mnie z więzienia i w ogóle. Ale ta pojebana suka prawie mnie zabiła. Zrobiłem, o co prosiłeś. Tam są schody. Chyba spłaciłem swój dług. Tu jest jakaś grubsza akcja w tym momencie. Ej, czekaj, co robisz? Nie podpierdalaj, stary. Nie, nie, czekaj. Mogę ci jeszcze w czymś pomóc. Nie, nie zabijaj mnie. Czekajcie, może zdążymy i złapiemy tego gościa. I to może być zabójca z origami. I nie to, że mi się teraz Shelbym skojarzyło, bo on ma taki płaszcz. Bo kapelusza chyba takiego nie nosi, nie pamiętam. Siema. No, to dużo do gadania, nie masz, dziękuję. Zrobić sobie, słuchajcie, taką podróbę i za każdym razem wszędzie wchodzimy, nie? Całkiem niezłe. Dobra, dzień dobry. Przecież z FBI jesteś, na jakiego typu kasz, no. A w ogóle klimatycznie świeczki w ogóle? Ogólnie tak mniej więcej pirazy drzwi oko wyliczyłam, słuchajcie, że zostało nam z tym odcinkiem 3 do końca. Ups. Wygląda jak egzekucja. Za tobą, stary, za tobą! Za tobą! Ja tu chcę coś... Czekajcie, ja się przygotuję na jakąś walkę czy coś. Może uda nam się go tutaj, słuchajcie... pokonać. Może będzie to już z głowy. Jezu, chwalić Detroit za te wszystkie quick time eventy tam. A, nie zdążyłam. Jezu, co ty szablowniki jesteś, weź. Nie fotelem, no stary. Tak propos Detroita, tam też akwarium było rozwalone. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Nie no, przecież ja robiłam. A jakbym nie robiła, to co byś mi nie zrobił? Czy zrobił bardziej, czy o co ci chodzi? Ty, Norman, możesz rybkę uratować? Dobra, wstawaj, nie licz, że dostaniesz swój ten narkotyk czy coś, bo nie dostaniesz. Sorry, stary. Wstawaj.
Trudno, żebyś go teraz znalazł, coś mi się wydaje. Czy Paco znał faceta, który go odwiedzał? Sorry, nie mówię po psiemu. Masz. Czytaj z ruchu ust, złama się, bo nie mam czasu ci tłumaczyć. Czy Paco zna gościa? Tak czy nie? John. Mówił, że nazywa się John. Kumpel Paco. Zawsze szedł prosto na górę. No to... To w sumie ten, co wynajmował mieszkanie, go teraz odwiedzi, go sprzątnął. W sumie nie wiadomo, czy to też nie jest zasługa Madison, że ona szukała tego gościa, tak? Dobra, musimy teraz tutaj wszystko przejrzeć. Chodź, bo tu okularki swoje zgubiłeś. No tak, zakładaj je. Wiesz, nie wiem, czy gość nie miał, słuchajcie, rękawiczek, żebyśmy to sprawdzili. Madison Page. Czego tu szukała dziennikarka? Jajek na jajecznicę. Tak w skrócie, dobra. Wróć tu, bo tu na dole jeszcze coś świeciło. No tu przed chwilą, o. Kieszeń płaszcza. Urwałem mu ją w trakcie bójki. Dwa rachunki z tej samej stacji benzynowej. Ciekawe. No, dobrze, dobrze. Tutaj mamy broń. Pewnie z niej zastrzelono Paco. Broń samopowtarzalna, kaliber 45. No, obróć się tu. Paco Mendes nie był świętoszkiem. Jego akta są jak książka telefoniczna. Zdarza się. Nie, nie masz wychodzić. Nie, ty jeszcze nie wychodzisz. Ja myślałam, że tam masz jakieś, wiesz, DNA te sprawy. Dobra, tu masz jeszcze pistolet, sprawdź. A, łuska, spoko. Pewnie z tego... Kaliber 45. Te. Okej, okay. Weź tu jeszcze się... Tu. Pewnie Paco. No Paco czy nie Paco? Tak, bo... Nie. Chyba nieistotne, skoro nie chce mi powiedzieć. No tu się obróć. A nie, to jest bardziej w tą stronę. Oto. Feromony orchidei. To cholerny zabójca z origami. No, dobrze mówiłam. Serio, jeszcze jego musimy oglądać. Już widać, kula że nie żyje. Kula oczy. Śmierć nastąpiła natychmiast. No to tak. Teraz tu jeszcze coś mamy. Której mańki? Chyba tak bardziej? Czy w tą stronę? Nie, to chyba już... A, to jest ta orchidea, dobra. Dawaj w tą. O, tu. To. Aha, to twoja broń, mam rozumieć. Spoko, szanuję. Dobra, podejdź tu, bo tego nie sprawdziłam. Znowu Madison Page. Może być świadkiem. Co to jest? Nie wiem, co on tam znalazł. Dobra, podejdź tu. Na lampie pewnie będą odciski. No tak. No, Madison. Zastanawiam, czemu tutaj jest tak dużo dźwięku, tak jakby wyciętego. Dobra, to tutaj nic, jeszcze podejdźmy tu w tą stronę, ale też mi się nie wydaje, że tu coś było. No to chyba mamy tutaj wszystko. Czekajcie, jeszcze tak się ogarnę tędy. Nie, no nic się na pomarańczowo mocno nie świeci, więc myślę, że możemy w tym momencie sobie już wyjść. Mamy chyba wszystko. Tak, raczej tak, skoro zdjął okularki, sam wychodzi. On przedtem nie wychodził, więc mu tak średnio to podchodziło. Dobra, leziemy. Co ty chcesz teraz? Myśl. Wygląda na to, że przez większość czasu dostaje po dupie. Zdarza się.
Chociaż i tak pisaliście mi, że nie wiedzieliście, że szajbą można się nie bić, tylko go aresztować. No tak samo pytaliście się, czy przeszłam już całą grę. Nie, ja z odcinka na odcinek nagrywam, a przechodzę jeszcze raz bez zapisu rozdziały, które już nagrałam, żeby achievementy ewentualnie wbić. I w sumie tyle. Dobrze, gdzie było wyjście? Ten klub jest tak beznadziejnie skonstruowany, że ja nigdy nie wiem, którędy do domu. Dobra, tam na prosto jest bar albo szatnia, więc od szatni pewnie będzie na prawo. Kobieto, zejdź z tą ręką, zejdź. O, tam jest chyba wyjście, coś mi się wydaje. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo bym chciała stąd już wyjść. Powiesz coś? Skończę w wariatkowie, jeśli dalej będę tak działał. Dren niemal skręcił mi kark. Tam. Pamiętaj, zawsze może być gorzej, tak? Zacznij wyznawać tą zasadę. No, kolejna osoba dzisiaj nasz klub opuszcza. No teraz co, Ethan czy Shelby? Chyba, że znowu Madison. Ethan. A my jesteśmy teraz po tym chyba, zabiciu człowieka tego, no. Jezu, ja nie chciałabym być na jego miejscu. Ten człowiek tyle przeszedł. Ethan, nic ci nie jest? Co? Zabiłem człowieka. Nie miałem wyjścia. Nie miałem wyjścia. Nie jesteś zabójcą z origami, Ethan. Nie odpowiadasz za te morderstwa. Udowodnię to. No ale tego zabił, za to będzie odpowiadał, tak? To nic nie zmieni. Liczy się tylko to, żeby uratować Shona. W ogóle ja teraz podziwiam, bo jakby mi ktoś coś takiego wyznał i nie wiem, nie był moim, powiedzmy, przyjacielem, to nie wiem, jak bym zareagowała. A dobra, masz. Niech ci będzie. Nie wiem, no w sumie ile ona go zna? 2 dni? I takie wyznanie? Gdzie w różnym stanie go widziała? Nie wiem. Nie, ja bym chyba uciekła na jej miejscu w tym momencie. Co, już zapomniałeś, że człowieka zabiłeś, prawda? No też mi się tak wydaje. No, na chwilę sobie wyrzuty sumienia, powiedzmy, zagłuszysz, okej? Okay? Tak to nazwijmy. Jezu, pamiętam, jak ja mu te rany opatrywałam, biedny człowiek. A, był skazany na mnie. Ale dźwięki to ona ma zawsze takie same. Czy, słuchajcie, ten... czy ją mordują, czy ucieka, czy się bije, zawsze to tak samo brzmi. Jest strasznie monodźwiękowa. ale stanik to masz ładny. A palec ci już nie boli? Żebra ci już nie bolą? Sorry, no ale wiecie, zaczynamy scenę, gdzie on rozpacza, że zabił człowieka, a nagle nie, już go nic nie boli, sumienie go nie dręczy, ma kobietę, w porządku, jest, no. I nie to, że pół metra obok jest łóżko i tam jest wygodniej. No ale, nie, no może lubię przy lodówce, no nie wiem. Lodówka w sumie ważna rzecz w życiu, prawda? No. Więc może tak lepiej. Ja tam się nie znam. Nie, no dobra, oni się za łóżkiem schowali, żebyśmy nie widzieli, okej? Okay? Nie, no to by zrobiło dzień. O, a łóżko jest do spania, dobra. To już wiemy.
No, ja to już bym się 3 razy obudziła. W ogóle jak może na cudzej ręce spać? Przecież to jest niewygodne. Śpi? Śpi. Dobra. To my wstajemy. Idź się umyj, bo nie wiem, czy ty się myłeś. Nie, czekajcie, on ma teraz ostatnią jeszcze tą zagadkę. Dawaj tu pudełko. No, czy co ty chcesz? Związek Madison Regami, czas. I tak już straciłem za dużo czasu. Co tam masz? Muszę przejść ostatnią próbę. No, to ubieraj się i spadamy. Ubieraj się, spadamy, z niej będzie. Nie, że coś, ale rozbierałeś się to szybciej. Dobra, już ubrany. Gacie założone, no to pięknie, no. Dawaj, tutaj jest ta twoja, o. No tak, no, tu. Bierz ostatniego, nie wiem co to jest. Mysz? Szczur? Ostatnie litery. 960 Rainbow Lane. No to dobre, i wypad. Ona jej się wyśpi. Piwa ci się zachciało? Co ty tu chcesz? A no tak, weź sobie kurtkę. No nie mów ty, że ty w jej rzeczach będziesz grzebał. Ej, ja chciałabym mieć tutaj w tym momencie wybór, czy ja chcę, czy ja nie chcę. Ktoś tu... O! On był bardziej śledzony, niż my wiemy. Przez nią. Przez cały czas. Powinienem się tego domyślić. Ethan, co się stało? Myślałem, że coś dla ciebie znaczę. Słuchaj, ja... Nie zła z ciebie pielęgniarka, jak na cholerną dziennikarkę! Ethan, chciałam ci powiedzieć, ale... Jak zatytułowałabyś swój artykuł? Sam na sam z seryjnym zabójcą? Albo nie, jak złapałam zabójcę z origami? Może napiszesz książkę? Liczę, że było kurwa warto! Nie, trochę Ethan, przesadza. Nie tak, ja... Ona życie na niego ryzykowała w niektórych momentach. Okłamałaś mnie, Madison! Przez cały czas wciskałaś mi kit! Myślałem, że chcesz mi pomóc, a ty zbierałaś materiały do pierdolonej książki! Chyba za ostro, Ethan. To prawda. Jestem dziennikarką. I wiedziałam, że jesteś ojcem chłopca, który zaginął. I chciałam o tym napisać. Ale potem zobaczyłam, przez co przechodzisz, żeby uratować syna. I zrozumiałam, jak bardzo go kochasz. Chciałam powiedzieć ci prawdę, ale nie potrafiłam. Bałam się, że możesz mi nie uwierzyć. Bałam się, że każesz mi odejść. Chcę tylko, żebyś znalazł syna całego i zdrowego. A kiedy to wszystko się skończy, chcę być przy tobie. Przeproś ją. Uwierz jej po prostu. To, co ona z tym, z bokiem starym, wiecie, przechodziła... Tak mi przykro. Tutaj mogła kulkę teraz od Paco zarobić. Aż tak chyba by nie umiała kłamać. Pójdziesz. Prawda? No. Po ostatnią figurkę origami. Ostatnie litery. Wtedy dowiem się, gdzie jest Sean. Uważaj. Że aż się boję pomyśleć, co nas czeka. Nie mogę cię stracić. Ty się chyba nigdzie nie wybierasz. Ty tu zostajesz. Pragnę zauważyć. To my wychodzimy. Pójdę po coś do jedzenia. Zaczekaj tu. Wrócę za 10 minut.
Coś mi się wydaje, że my sobie w tym momencie wyjdziemy. Aha, i my nagle nie ugramy. Super. A pomóż? Znajdziemy jego syna i udowodnimy, że jest niewinny. Teraz, gdy wie, kim jestem, mogę mu pomóc. Wcześniej też mu ciągle pomagałaś. Sean. Teraz musimy odnaleźć jego syna. Wlazłem dzień trzeci. Gdzie są schody? Chyba wiem, gdzie szukać. A ja nie wiem, możesz mi powiedzieć, gdzie my idziemy? Zakochana. Chyba coś do niego tu czuję. Są schody. Tu są w dół, dobra. Gdzie ty idziesz w ogóle? Żal. Tak się bałam, że mi nie uwierzy. Głupia. Źle zrobiłam. Powinnam mu się do wszystkiego przyznać wcześniej. Aha, i myśli ci się skończyły. No dobra. Nie, czekajcie. Tam jest chyba automat z jakimś żarciem. Przynajmniej z jakimiś drinami. Nie, jakieś chrupki są. Dobra. Wiecie, po dobrej nocy chrupki wskazane, nie? Nie tu? Co tu policja robi? I Blake jest. No pięknie. A on tu akurat najbardziej potrzebny. Szukają Ethana. Robią obławę. Możesz tam wejść? No to... Którędy tam do tego telefonu? Gdzie ten telefon był, na miłość boską? Tam chyba. Nie, tu jest ta. Możesz... O, tędy, tak. Ostrze. Za późno, żeby wracać do pokoju. Policja już idzie na górę. Jest telefon, na miłość boską. Grzecznie. No dawaj grzecznie. Dla Ethana to koniec. Nie mieszaj się w to, Madison. Lepiej wsiąść nie. Na... Co się dzieje? Fajnie, co? Zupełnie jak w telewizji. Kto by pomyślał? Zabójca z origami wynajął tu pokój. Tu jest telefon, dobra. Fałszywym nazwiskiem. Ale rozpoznałem jego twarz. Kolejny z bok. No dalej, cholera, który to numer? O Jezu, 207? Jest coś takiego, dobra. Dalej, odbierz. Odbierz telefon. Tak, 207. To gliny. Są już w hotelu. Musisz stamtąd uciekać. Okej, dobra. Ja się tutaj naszykuję może. Znowu nie pamiętam, jakim poziomie trudności dzisiaj gram, no ale dobra. W niektórych momentach nie jest to proste. Wyłaź, Ethan. Tam masz kolegę, poproś go o pomoc. No co, w prawo, tam nikogo nie ma, co nie widzisz? Do góry? Nie wiem, co ty zamierzasz, stary, ale dobra. A, na dach, no to spoko. No, na dach zawsze osłon. To samo jak was duch goni. Gdzie uciekniecie? Na górę. Dawaj. Na górę. Umówmy się, że to taki osom chudy nie jesteś, żeby tamtędy się przyciskać. Zosie Nazarejski, czemu mi tak w elektrowni dobrze nie szło? Ja go tak zmaltretowałam wtedy. Zostaw moje nogi, masz własne! Wciągaj, stary. Dziwi, że oni jeszcze nie wpadli na pomysł strzelania. To koniec. Na kolana. Kładziesz ręce na głowę. Spokojnie, kolego. Nie masz gdzie uciec. Jesteś otoczony. Skacz. Bądź szalony, skacz. Bardziej ciebie już chyba nie zabiję.
Dobra, wstawaj. Wstawaj, uciekamy. Madison, gdzie ty jesteś z tym moturem swoim? Tak, taryfę sobie złap. Ubera te sprawy, no. Niech się jeszcze potrąci. Oddawaj to. Oddawaj, ja potrzebuję bardziej niż ty. No sorry. Ej, co ty wyprawiasz? Rany! Biedny sobie siadł, bo mu taksówkę ukradli. Naprawdę. Dobre. Dobrze, myślę, że dzisiejszy odcinek będzie lekko dłuższy i zrobimy sobie jeszcze Shelby'ego dzisiaj. A, ty do siebie wróciłeś. Jezu, co się z tobą ostatnio działo, bo nie pamiętam. Na cmentarzu byłeś. O, siema, Loren. Loren? Przepraszam, Scott. Trzeba było słuchać, panie Shelby. Wow. Mówiłem, żeby odpuścił pan śledztwo. Pański syn jest seryjnym mordercą. Ile dzieci musi zabić, żeby pan to zrozumiał? Gordy nie jest święty, ale to mój syn. Pan nie ma dzieci, panie Shelby, więc nie zrozumie pan. Nie daje mi pan wyboru. To koniec pańskiego śledztwa. A zawsze. Teraz tylko pytanie, słuchajcie. Czy ona go sprzedała, czy została porwana i musiała, tam być po prostu, tak? Zaprowadzić do miejsca, gdzie on tam jest, tak? Loren! Serio, tytanika nam uskuteczniają? Cholera. No pięknie. Ja nawet nie pytam, gdzie oni tutaj taką rzekę znaleźli. Loren, wstawaj. Loren, obudź się! Loren, wstawaj. Loren! Dobra. Oj, szyba mi jeszcze pęka. Możemy tu wszyscy utonąć? Ja tak stosunkowo nie chciała, no ale... Stary durniu, nic nie zadziała, dopóki nie włączysz zapłonu. A tu pod wodą działa samochód? Teraz całą amfibię robimy. Sorry, ale ja dzisiaj mam taki zabawny humor. Dawaj X, dawaj to. Nie to! To było R2. Nie, ja ich nie chcę topić, na miłość boską! A że teraz stron nie pomyliłam. Dobra, łapy mamy. Teraz Loren. Dawaj tu, Loren. Telepnią. Loren! Loren, obudź się! Loren! No co, ućpali cię? Dobra, R1. Dobra, wydostaliśmy się, wow! Wow, nieźle. Ale powiem wam, że tutaj chyba najbardziej dziś stresa miało. O. Już żyjesz w porządku? Chciałem mam nadzieję, że nam... pływania. Nie tak to sobie wyobraża. Ja naukę pływania dawno już porzuciłam. Masz tu może gdzieś samochód? Mój już można wypieprzyć na szlak. Pewnie, że mam. Co chcesz zrobić? Pójdę wyrównać rachunki.
Chodź, zabiorę cię do domu. Ale jakieś wyjaśnienia od niej chociaż? Jasne? Jak do tego doszło i w ogóle? Nie chcę cię stracić. A nie wiem. Jakoś ja bym jednak dociekała, wiecie? O, dobra, ale wiecie co, ja myślę, że w tym momencie sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Dalsze przygody pana Scotta, jak on tu będzie wyrównywał rachunki, zobaczymy w przyszłym tygodniu. No, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No, i widzimy się niedługo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, no i cześć.